Ja mówię Simon, ty mówisz Szymon. Jak on w końcu ma na imię? Simon się nazywa Simon. Szymon się nazywa Simon. Nie wiem, jak to powiedzieć. Szymon jest Polakiem i jak tutaj jeszcze był w Polsce, to nazywał się Szymon. Potem w Stanach sobie po prostu zmienił na Simon i wszyscy do niego mówią Simon. Natomiast mi tak jakoś bardziej Szymon pasuje. Nie wiem czemu, czy to jest po prostu jakaś tam mój niuansik, na to jakaś taka moje zmanierowanie, że Simon to jest taki, no nie wiem, Simon to jest taki imprezowiczek, tak mi się to jakoś kojarzy, a Szymon to jest taki dżentelmen, mężczyzna z klasą. A jak mówią do niego rodzice? Jego mama zwraca się do niego Szymon. I w większości, co kojarzę, jeśli chodzi o brata, to też bardziej wszyscy na Szymona stawiają. Natomiast całe nasze otoczenie, znajomi, zawsze wszyscy mówią Simon. Cześć, tutaj Bogusia. Chciałam Was, kochani, zachęcić do oglądania tego wywiadu. Chciałabym też również poznać Wasze zdanie, dlatego komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał przeambitni.pl. Dzięki.